Świąteczne kosze wypełnione produktami, których na wielkanocnym stole zabraknąć nie może, powędrowały dziś do przedstawicieli 7 schronisk działających na terenie diecezji sandomierskiej. W koszach przekazanych przez sandomierską Caritas znalazła się wędlina, świąteczna babka oraz wiele innych produktów, które przydadzą się podczas przygotowania świąt wielkanocnych. Jak przyznał podczas dzisiejszego przekazania darów ksiądz Bogusław Pitucha, dyrektor Caritas diecezji sandomierskiej, tegoroczne święta wielkanocne, podobnie jak rok temu, będą znacząco różniły się od tych wcześniejszych, które znamy. Jak dodał, pandemia pokrzyżowała również plany zbiórki produktów na pomoc żywnościową, dlatego tak ważną rolę w tym roku odegrali darczyńcy. Przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim naszym darczyńcom, sponsorom, którzy nas nieustannie, systematycznie wspomagają, abyśmy innych mogli też wspomagać, dlatego że w tym roku po raz już kolejny nie odbyła się ze względu na pandemię zbiórka żywności, a więc musieliśmy sobie radzić sami. To, co znajduje się w koszach wielkanocnych, a więc wędliny na stół wielkanocny, jajka, również koncentrat białego barszczu, to, co jest potrzebne, babki, keksy, ciasta, to są zakupy zrobione ze środków własnych Caritas dla wszystkich placówek pod kątem ilości tych osób, które tam przybywają w placówkach, bo my się nie możemy z nimi spotykać. Tylko każdy będzie się spotykał przy stole wielkanocnym we własnym zakresie, tak jak rodzina. Również są te koszyki nasze uzupełnione o dary, jak cukier, ryż, makaron, olej. To są produkty o przedłużonym terminie ważności. To są takie same produkty, jak były w paczkach dla rodzin ubogich, również do przygotowania potraw świątecznych i środki czystości, ale to środki czystości pochodzą od naszego sponsora, który nam systematycznie nas wspomaga. Natomiast żywność o przedłużonym terminie ważności jest z rezerw materiałowych. Biskup diecezji sandomierskiej ksiądz Krzysztof Nitkiewicz przyznał, że pandemia koronawirusa wymusiła na kościele większą ilość akcji charytatywnych, ponieważ liczba osób potrzebujących również wciąż wzrasta. Natomiast pandemia jeszcze bardziej uderza w tych, którzy mają mniej. Stąd Kościół, prowadząc działalność charytatywną, musi jeszcze bardziej jak gdyby prężyć siły, być bardziej troskliwy o tych ludzi, którzy są powierzeni naszej opiece. Biskup w trakcie dzisiejszego poświęcenia pokarmów odniósł się również do dużej roli wolontariuszy, których szczególnie w mniejszych miejscowościach brakuje. Zawsze brakuje mi tutaj, szczególnie w tych diecezjach takich leżących nieco na peryferiach, wolontariatu. On jest w dużych miastach. My próbujemy, wiele razy już próbowaliśmy, ale jeśli pomyślę sobie, że na zachodzie Europy 1/5 społeczeństwa udziela się w wolontariacie, to mam wrażenie, że my jesteśmy dopiero na początku i ten wolontariat szczególnie jest ważny w okresie pandemii. Brak wolontariuszy to również problem Caritas diecezji sandomierskiej. Wszyscy to odczuwamy. Z tego względu ten problem możemy powiedzieć, że zaostrzył się czy nasilił w momencie, kiedy jest nauczanie zdalne. My nie mamy do czynienia, czyli kontaktu bezpośredniego z uczniami. Szkolne koła Caritas, które nas pomagały przy zbiórkach żywności, to byli wolontariusze. Ja już po raz kolejny, już drugi rok nie odbywam spotkań z parafialnymi zespołami Caritas, bo nie możemy się gromadzić. Wielkanocne kosze od sandomierskiej Caritas trafiły do schroniska dla bezdomnych kobiet w Rudniku nad Sanem oraz schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Sandomierzu. Świąteczną pomoc otrzymało również Towarzystwo Świętego Brata Alberta w Stalowej Woli i Dom Opieki Świętego Brata Alberta, Nasze Gospodarstwo w Nowym Skoszynie, Dom Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Świętego Wincentego, Paulo z usługami opiekuńczymi w Lipowej, noclegownie przy parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu oraz wspólnota Chleb Życia prowadzona przez siostrę Małgorzatę Chmielewską. Dla telewizji STV Katarzyna Kaszluga.